Dziś mam dla Was kolejny pyszny deser w stylu keto, który idealnie sprawdzi się jako letnie orzeźwienie. Przygotujemy mrożony jogurt o smaku pistacjowym, wyjątkowo smaczne i zdrowe połączenie. Pistacje nadają mu niepowtarzalny smak, a do tego deser jest bardzo prosty do wykonania. Na początek potrzebujemy około 30 g pistacji, które zalewamy ciepłą wodą i odstawiamy na około 15 minut, aby zmiękły. To pozwoli nam później łatwiej je zmiksować i uzyskać gładką konsystencję deseru. Po upływie tego czasu odcedzamy je. Jeśli macie w domu pastę z pistacji, możecie jej użyć, jest to świetna alternatywa, która jeszcze bardziej podkreśli pistacjowy smak tego deseru. W kielichu blendera umieszczamy 200 g jogurtu greckiego. Polecam wybrać ten o wyższej zawartości tłuszczu, aby deser był bardziej kremowy i sycący. Dodajemy do niego łyżkę słodzika, np. erytrytolu w pudrze oraz przygotowane wcześniej pistacje. Teraz wystarczy tylko zmiksować całość przez kilka sekund, aż uzyskamy jednolitą masę. Możecie zrobić to krócej, jeśli chcecie, aby w deserze pozostały małe kawałki pistacji, które będą przyjemnie chrupać. Gotową masę pistacjowo-jogurtową przelewamy do foremki. Możecie użyć małych foremek na lody na patyku albo jednej większej. Dla dodatkowego efektu i smaku możecie udekorować wierzch jeszcze kawałkami pistacji. Tak przygotowany deser wkładamy do zamrażalnika na około 2-3 godziny. Po tym czasie jogurt jest już gotowy. Zapraszam Was do wypróbowania tego przepisu i podzielenia się swoimi wrażeniami. W opisie poniżej znajdziecie dokładną listę składników oraz makro. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych pysznych przepisów keto.